Polskie Radio Rzeszów. Dziś mój muzyczny gość w studiu Polskiego Radio Rzeszów to Dominika Kobiałka. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Tension Zero, proszę państwa, ta nazwa już mówi naprawdę dużo dla wszystkich tych, którzy obserwują rokową scenę muzyczną i to nie tylko na Podkarpaciu. Czy to oni znaleźli ciebie, czy to ty znalazłaś ich? Jak to było? Trudno powiedzieć, ponieważ my nie mamy już 15 lat. Nie jesteśmy nastolatkami i Trochę na tej scenie już sobie też jesteśmy, istniejemy, tworzymy od lat bardzo wielu. Jeśli być szczerym, to zespół swoje takie pierwotne początki ma aż w roku 2005 czy 2006. Tylko, że po wielu zmianach w składzie dopiero taka nasza forma ostateczna ustabilizowała się kole roku 2011 czy 12. I dopiero wtedy mogliśmy yy, ruszyć z kopyta i dokończyć materiał, który. Już w nieco dojrzalszych głowach nam kipiał, a stare rzeczy odłożyliśmy na półkę. Ta płyta to album szczególny. Krążek, za który otrzymaliście nagrodę publiczności, są tak. tacy, którzy twierdzą, że co tam nagroda żyli, ta publiczność jest najważniejsza. Tak. Human X. Czy to, jest, czy to jest album, który tak z perspektywy w końcu niezbyt odległej uważasz za w 100% tak dopracowany przez was, że uważacie, że tam już nie było co, co dodawania? tak? Wszystko kompletnie już tak zrobione? Minął e, rok z hakiem mm -hmm. od e, ukazania się tej płyty, i w moim odczuciu prywatnym, e, brzydko mówiąc, jest już trochę stara. Dziś, <laughs> gdy słucham tej płyty, lubię ją, nie żałuję niczego. Choć dziś na przykład, już wiele rzeczy ja bym zaśpiewała inaczej. Chłopcy z zespołu pewnie też by zagrali pewne rzeczy inaczej. Niemniej jednak, na tamten czas uważamy, że była ona pewną zamkniętą, konkretną całością. Pełną. Czy dziewczyna w zespole rokowym, tutaj myślę oczywiście o Tenczen zero, myślę o tobie, ma taki sam głos, jak pozostali członkowie grupy. Czyli czy, czy dopuszczają cię w ogóle do głosów takich ważnych spraw jak jakaś aranżacja, jakieś poprawki? Tak, tak, mm. tak. Czasami musiałam się y, trochę postawić, ale to myślę, że każdy czasami broniąc swojej. Opinii czy, czy podejścia musi przed grupą wystąpić i uzasadnić ją. U nas w zespole ogólnie rzecz biorąc panuje demokracja, niemniej jednak czasem ktoś musi być decyzyjny. I, i to się jakoś tak naturalnie fajnie u nas rozkłada, że jeśli chodzi o miksy i mastering, to była moja decyzja, u kogo to zrobimy. I zrobiłam to niejako w niespodziance i w tajemnicy przed chłopakami. Co do innych rzeczy, na przykład decyzyjnymi osobami są Piotr, basista czy Darek, gitarzysta. A też wiele rzeczy pozostali wnoszą, bo to nie jest tak, że ktoś jeden ma decydujące słowo, jest hegemonem o władzy ostatecznej, niepodważalnej. Jesteśmy zespołem. Zespół to jest organizm, który zależy od każdego z nas tak samo. Utwory rokowe lepiej brzmią w języku angielskim? Szczerze powiedziawszy, nie dlatego piszę teksty po angielsku, że lepiej brzmią. Jest on oczywiście łatwy. Mm -hmm. Nie zmienia to faktu, że ja kocham śpiewać po polsku, ale muzyka ta jest moim zdaniem na tyle niszowa, że nie chcę ryzy ryzykować zamykania się dla bardzo wąskiej grupy odbiorców. Także możliwe, że coś stworzymy po polsku, bo to nie jest tak, że my się zamykamy i nie chcemy, odżegnujemy się. Absolutnie nie. Żyjemy tu, mieszkamy tu, pochodzimy stąd i to nie jest odżegnywanie się, to jest bardziej otwarcie się na szerszą grupę odbiorców, a przy niszowej muzyce no niestety trzeba wyjść bardziej do świata. Dominika, te najważniejsze koncerty dopiero przed wami, ale z tych dotychczasowych, których, które zapamiętałeś w sposób szczególny. Jakiś taki ważny, spektakularny, miejsce. Było kilka, takich, było kilka takich koncertów. Jednym z nich, oczywiście był koncert na festiwalu Werbel. Fantastyczny był ten koncert, i, i sam fakt, że mogliśmy wystąpić z taką postacią jak Ray Wilson. Wow. Z takich koncertów, które jeszcze fantastycznie wspominamy, to na przykład e, finałowy koncert naszej trasy w zeszłym roku, który odbył się w Berlinie. Niesamowita publiczność, niesamowita atmosfera i to, co się tam wydarzyło, po prostu w naszych sercach na scenie magia, czysta magia. Należy też wspomnieć o dwóch świetnych festiwalach, które zagraliśmy no, niespełna miesiąc temu w, we Wrocławiu i w Łodzi. To były festiwale stricte progresywne. Czyli graliśmy do swojej grupy odbiorców i tam poznaliśmy przepięknych ludzi, napełnionych. Pasją i takim pożądaniem wręcz dobrej muzyki. I to było też wspaniałe przeżycie. Jak ważna dla waszego zespołu, dla ten Zero jest nagroda publiczności w plebiscycie muzycznym Polskiego Radia Rzeszów, nagroda Werbel 2017. Czy to, czy to ten dodatek w waszym artystycznym dosie sprawił, że rzeczywiście zainteresowanie wami i propozycje koncertów wzrosły? Jest ta nagroda dla nas bardzo ważna, bo jakby nie było, napracowaliśmy się nad tą płytą. Bardzo dużo pracy i zaangażowania i emocji w nią włożyliśmy, w jej promocję. Więc taka nagroda, czy każda dobra recenzja, jaką zdobyliśmy, to jest dla nas takie po prostu, jakby to powiedzieć, coś, co sprawia, że motywacja rośnie, że chcemy dalej działać. Że wiemy, że nie puszczamy po prostu sygnałów w próżnię w przestrzeń, tylko to gdzieś do tych ludzi dociera, że oni się w tym odnajdują, że później ja spotkam osobę na ulicy i mówi: kurczę, ale ten twój tekst, nie ja pierdzielę albo ten numer, co co wy tam gracie, to jest niesamowite. Jak ja to przeżywam, jak ja słucham tego jadąc do pracy i takie właśnie rzeczy, gdy publiczność, gdy pojedyncze osoby czy grupy do nas piszą, mówią, to jest najlepsza nagroda, największe, jakby to powiedzieć, największy motywator też na przyszłość. Zdrać kulisy, ten Zero, kto najbardziej denerwuje się przed koncertem? Kto najbardziej jest Chyba, ja. Ty? Chyba tak? ja, tak, tak, naprawdę? tak, tak. I, I standardem jest już, że e, często przed koncertem biegam, gdzieś szukam apteki, żeby sobie kupić krople walerianowe, <grym> bo jestem tak spięta na piętę, że... <grym> ale autentyk, opetowała. tak? Przeżywasz tak, poważnie, bardzo, ja zawsze bardzo. przeżywam koncerty strasznie. A w którym miejscu y, przechodzi ta trema? W, już w pierwszym utworze? Czy trochę dalej? E, po pierwszym. Po, po pierwszym. pierwszym. To też zależy od formy, bo dajmy na to, jeśli mam jakąś infekcję i mam formę nieco niższą, mhm. to też jestem bardziej napięta, spięta. A jak czuję, że mam formę świetną, to po pierwszym kawałku już wjeżdżam taranem. Są tacy, którzy wahają się, czy wziąć udział w plebiscycie muzycznym werbel, czy wysyłać tę płytę? Warto? Absolutnie nie należy się wahać. Trzeba wysyłać, trzeba wyjść do ludzi, bo jeśli tworzysz muzykę tylko dla siebie, to sobie ją twórz pod prysznicem, szczerze powiedziawszy. A jeśli tworzysz muzykę dla ludzi, to trzeba do nich wyjść. Zwłaszcza, że u nas w Rzeszowie zawsze scena muzyczna była bardzo prężna, aktywna i uważam, że nadal jest. A jeśli media takie jak właśnie Radio Rzeszów, czy Telewizja Rzeszów, czy wszystkie inne media chcą nas wesprzeć, nas muzyków, należy po prostu też wyjść z inicjatywą, podejść, pogadać, czy moglibyśmy wziąć udział, pokazać się, dać się usłyszeć, zauważyć. W lutym, w lutym 10, jubileuszowy finał Werbla 2018. Czy można oczekiwać, że również Tension Zero pojawi się w pełnym składzie na tym koncercie? Będziesz? Ja bym chętnie przyszła, bo to jestem szaleni ciekawa, co zapraszamy. się dzieje zapraszamy. dalej na rzeszowskiej scenie i będę jesteśmy, śledzić na pewno. A my jesteśmy ciekawi, jak po, dalej potoczy się wasza kariera. Mam nadzieję, że ta płyta bardzo dobra. Przypomnę, nagroda publiczności Werbel 2017 przechodzi już do historii, a to, co najlepsze, dopiero przed Wami. Czego tak. Wam życzę? Właśnie komponujemy nowe utwory. Mamy już około pięciu utworów domkniętych, i powstają kolejne. Nawet już gramy jeden na koncertach. Proszę Państwa. To była Dominika Kobiałka, to była frontmenka zespołu Tension Zero, zespołu, który za płytę Human X otrzymał nagrodę publiczności w plebiscycie muzycznym Polskiego Radia Rzeszów Werbel 2017. Czyli możemy powiedzieć do zobaczenia na finale tegorocznego Werbla. Oczywiście, że tak, do, do zobaczenia. zobaczenia. Dziękuję. Polskie Radio Rzeszów.